Tosia wraz z rodzicami dotarła właśnie do Genewy w Szwajcarii, gdzie planowo 13 lutego ma odbyć się operacja jej serca. Prezydent Leszno ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej, program wspierania leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszna na rok 2023. Muzeum Okręgowe poszukuje przedmiotów, dokumentów i zdjęć związanych z postaciami Karola Józefa Hebenstreita oraz Alfreda Menzbacha. Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie zapraszają na cykl spektakli, opery i operetki z audiodeskrypcją. Powiat kościański otrzyma blisko 3 miliony złotych na rozbudowę ulicy Łąkowej w Kościanie.